Dobra, witam was bardzo serdecznie. Ten film ma na celu po prostu kilka wyjaśnień, kilka odpowiedzi dotyczących właśnie serwera E08, E09, matury korepetycji i tak dalej, ponieważ dostałem dużo, bardzo dużo odpowiedzi, znaczy pytań, na które nie udało mi się po prostu odpowiedzieć z tego względu, że no jest duży spam. Zanim to odpiszę, no to po prostu uznałem, że lepiej nagrać jakiś film i wyjaśnić, o co chodzi. I też bym chciał, żeby po prostu jak macie jakieś pytania, to nie piszcie na priv, tylko piszcie typowo tutaj na kanał. Jeżeli tutaj będzie za dużo, to możecie przejść na Instagrama czy tam Facebooka. Wtedy odpiszę, bo czasami, no nie oszukujmy się, ale na telefonie nie mam Discorda, więc nie odpiszę. Na kompie jedynie jak siedzę, ale tu wiecie, jak to wygląda. No i o co chodzi? Ogólnie dużo pytań otrzymałem od Was, czy ta grupa, znaczy ten serwer pójdzie w dalszym kierunku, bo na razie jest to E08, E09. Ja zmieniłem tylko nazwę, ale na razie nic innego się nie zmieniło. Jest to nadal E08, E09, tak, przejdziemy sobie do zakładki E08. No to jak widzicie, tutaj już ta sesja będzie niedługo zamknięta, ponieważ jeszcze trwają poprawki. Dla niektórych w lutym bodajże na początku. Także jeżeli oni już to dokończą, no to E08 już nie będzie aktualne, ale w sensie dalej będzie istnieć, ale nie będzie aktualne, nie będziemy tam już nic robić. E09 już jest dawno temat zamknięty, wszyscy pozdawaliśmy na 100%, oczywiście na pewno. No i szkolenia, korepetycje to tam prowadzę czasami korepetycje, jeżeli ktoś ma z czymś problem, także możecie się tak samo umawiać, żeby było więcej osób. No i po prostu się zgadamy, wbijemy i będziemy robić. Powitanie, no to myślę, że każdy skumał. Zaproszenia, to możecie tworzyć zaproszenia i dodawać swoich znajomych. No i serwer. Ogłoszenia, ważne info dotyczące właśnie tego, co się dzieje. Wiem, że tam też nie lubicie spamu, jeżeli ktoś was oznacza everyone. Będziemy nad tym pracować, żebyśmy po prostu się nie denerwowali. Bo też zauważyłem, że dużo osób to irytuje. Po prostu ogarniemy to z rangą hustlers. Tak. Ogarniemy to. Nie będzie czegoś już takiego. Na pewno. Także tak to mniej więcej wygląda. I tu pojawił się nowy serwer. Dla osób, oczywiście, no to jeżeli chcecie, to sobie przeczytajcie, o co chodzi. Tu nie będę już rozgadywał na ten temat, bo nie o tym mowa. Co tu jeszcze? Regulamin to nic w sumie. Prosty regulamin, pytania, gdzie możecie zadawać. No wybraliście opcję na priv na Discordzie, bo najłatwiej i najszybciej. No niestety taki spam, tak jak wcześniej mówiłem, że no kurczę, aż boję się pokazać. Tam trochę prywatnych, także nie pokażę. Ale jest bardzo dużo tych pytań, także postanowiłem to nagrać. No i co? Zegar, ploteczki, jedziemy. Także podsumowując. Tak jak mówiłem na dniach, stworzymy już kategorię typowo do matur. No i będziemy coś robić w tym kierunku, żeby przygotować się do matury. Znaczy, czy wycieki z matur nasz serwer będzie miał? Oj, tego nie mogę obiecać. Tego nie mogę obiecać, ale no niestety matury to już tak bardziej pilnują, także. Niestety. No i to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o to. Zostawcie reakcję pod tym filmem, czy tam, nie wiem, komentarz, cokolwiek dowolnego, czy macie inne jakieś sugestie, co byście chcieli poprawić, co chcielibyście stworzyć, jakbyście inaczej to zrobili, zakreowali ten serwer, tak żeby było wygodnie, fajnie, przejrzyście, to możecie pisać po prostu swoje jakby spostrzeżenia, swoje wizje, coś w tym stylu. No i spełnimy to. Będziemy robić tak, żeby było jak najfajniej i jak najlepiej, a aktywność i społeczność była w miłym gronie, także oto to jest po prostu priorytet. Także dzięki. No i siema. Jo.